komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Wybory samorządowe. Skąd wiadomo, jakie są wyniki wyborów? Kiedy skończy się głosowanie, pieczętuje się urnę i przekazuje ją wraz z dokumentami z głosowania drugiej komisji do spraw ustalenia wyników głosowania. Z czynności przekazania sporządzany jest protokół, a wszystkiemu przyglądają się mężowie zaufania oraz obserwatorzy społeczni. Obie komisje ustalają m.in. liczbę wydanych i niewykorzystanych kart do głosowania oraz pełnomocnictw. Potem członkowie komisji do spraw ustalenia wyników głosowania otwierają urnę i liczą głosy. Karty z głosami dzielą na 4 grupy. Na wybory samorządowe składają się 4 odrębne głosowania. Obwodowa komisja wyborcza wywiesza wyniki głosowania w widocznym miejscu, potem przekazuje je do gminnej i do powiatowej komisji wyborczej. Gminna komisja wyborcza na podstawie protokołów z wynikami głosowania ze wszystkich obwodowych komisji wyborczych w gminie stwierdza, kto został wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta oraz kto zasiądzie w Radzie Gminy albo w Radzie Miasta. Powiatowa komisja wyborcza na podstawie protokołów z wynikami głosowania z obwodowych komisji wyborczych stwierdza, kto został wybrany do Rady Powiatu. Komisja ta sporządza również zbiorczy protokół z głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa i przekazuje go do Wojewódzkiej Komisji Wyborczej. Na podstawie protokołów otrzymanych ze wszystkich powiatowych komisji wyborczych w danym województwie, Wojewódzka Komisja Wyborcza stwierdza, kto został wybrany do Sejmiku Województwa.